Sponsorem programu jest firma Bonimed, producent suplementu diety Mumiobon na mocne kości i stawy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa karnawałowo, świątecznie, no w taki sposób troszkę bardziej zimowy. No zima łączy się z wieloma atrakcjami, ale też z niektórymi problemami. A problemy wynikają z tego, że jest ślisko. No i pytanie właśnie pojawiło się, czy są jakieś preparaty naturalne, które przyspieszą wzrost kostny przy złamaniu? I odpowiedź brzmi, tak, są. Stosuje się, proszę Państwa, różne działania terapeutyczne, aby przyspieszyć wzrost kostny. I tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zioła, to są te zioła, które mają w swoim składzie dużo produktów krzemodajnych, nazwijmy, czyli te, które powodują dużą zawartość krzemu. Co jest takim krzemodajną substancją? No, na przykład ziele skrzypu, ziele rdestu ptasiego, szczególnie ziele skrzypu. Jak się stosuje taką mieszankę ziołową? Można oczywiście łączyć, my łączymy. Skrzyp, rdest ptasi, owoc róży, pokrzywy, ziele pokrzywy. To taką mieszankę się gotuje. Nie parzy, nie naparza jak herbatkę, tylko gotuje. Dlaczego? Dlatego, że jak zagotujemy ziele skrzypu i inne krzemodajne substancje, wtedy nam się wytrawi z tego zioła 8 razy więcej substancji związku krzemu, niż by się wytrawiło w przypadku, gdyby to było tylko naparzane. Zatem pierwsza sprawa to jest taka, dlaczego ten krzem? O co chodzi w ogóle z tym krzemem? Chodzi o to, że krzem razem z witaminą C powoduje budowę tkanki kostnej. No w ogóle dlaczego? Dlatego, że powoduje namnażanie się kolagenu. A kolagen, to jak pisał profesor Harper w swojej słynnej książce Biochemia, to jak druty zbrojeniowe w betonie. Także na tym kolagenie buduje się tkanka kostna. Zatem bardzo ważnym elementem leczenia złamań jest podawanie substancji, które budują kolagen. Witamina C w odpowiedniej dawce, myślę, że grama wystarczy, czyli 2 razy dziennie po pół grama. I właśnie odwary ze skrzypu, bądź też z mieszanki ziołowej, której recepturę Państwu pokazuję, to jest ta, którą stosujemy, zresztą zgodna z recepturą profesora Aleksandra Żarowskiego, który nam ją zaproponował. Kolejna sprawa to witamina D3. Właściwa podaż witaminy D3 to jest również warunek tego, że nasze kości są silne, mocne. Witamina D3 kojarzy się Państwu z kośćmi też z odpornością. Pamiętajcie Państwo, że zarówno ten krzem, jak i ta witamina D3 świetnie sprawdzają się w przypadku osteoporozy. One są wskazane do profilaktyki osteoporozy. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że powikłaniem osteoporozy są złamania kostne. Kręgów, kości długich. Więc to jest kolejna sprawa. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, to substancja o nazwie Mumio. Mumio niektórym z Państwa może się kojarzyć z taką czarną, smolistą substancją, którą kiedyś przywozili goście za wschodniej granicy. Tutaj sprzedawano w sposób mniej lub bardziej legalny. Ona teraz występuje w jakości farmaceutycznej i ona ma potwierdzone działanie przyspieszające wzrost kostny. Profesor Szarikow, bodajże nazwisko chyba nie mylę, z Taszkentu, przeprowadził badania na 2000 pacjentów. W 2000 pacjentów i stosował u nich Mumio. I oni, proszę Państwa, mieli wzrost kostny o 2 tygodnie szybszy przy kościach długich, na przykład przedramienia, niż te osoby, które Mumio nie zażywały. Więc pamiętacie Państwo o krzemie, witaminie C, witaminie D, oraz o Mumio. Gdyby ktoś z Państwa chciał więcej na temat ziół się dowiedzieć w aspekcie złamań, ale też w każdym innym aspekcie, to odsyłam Państwa do 2 książek. Pierwsza to Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawer, oraz druga Zioły lecznictwa ojca Grzegorza, gdzie mamy wywiad rzekę z ojcem Grzegorzem i oczywiście w aspekcie zdrowotnym jego życia i receptury ziołowe oraz metody terapeutyczne, które stosujemy w Centrum Zioły lecznictwa ojca Grzegorza. Dziękuję i do usłyszenia. Sponsorem programu była firma Bonimed, producent suplementu diety Mumiobon na mocne kości i stawy.